kochani, czy wy też gryziecie lody? Ja uwielbiam gryźć lody, nie lizać. Kupiłam sobie, słuchajcie, nie wiem czy dostanę, Zapa. To jest lód mojego dzieciństwa, kochani. To Zap. Pamiętacie tą reklamę? Pyszota. Wtedy był prawie nieosiągalny w tamtych czasach, bo był po prostu drogi, a teraz leży tego jak nie powiem co. Moi kochani, byłam przed chwilą w wafelku, nie wiem czy widać, jest wafelek. Kochani, zrobiłam zakupy, kupiłam jakąś tam szynkę, mam na myśli mięso. Kupiłam sobie różne takie zakupy spożywcze. Chcę zrobić na weekendzie, słuchajcie, cały garduży fasolki po bretońsku i zawekować słoiki. Nie wiem, czy mi się uda, bo wiecie, jest piękna pogoda, więc szkoda będzie siedzieć mi w domu. Ale jeżeli bym nastawiła sobie tą fasolę, żebyś tak, wiecie, gotowała na wolnym ogniu, to w sumie mogłaby się sama gotować. Też kupiłam, słuchajcie, mąka bardzo droga, po 20 zł, ta 5-kilówka dalachowska. Ja tutaj pamiętam, za czasu swego kupiłam za 12 zł. Kupiłam też łotery duże dla Adusi, jabłuszkowe. I te duże łotery, takie 1,5 litrowe, kosztują 2,99, czyli w sumie u nas tam w sklepie można kupić taki mały, taki 0,5-litrowy, a tutaj mam 1,5, także razy 3, kochani, taką jedną butelkę rozlewam jej na 3 dni do przedszkola. No i tyle. Też kupiłam, słuchajcie, składniki na ciasto. Będę robiła sobie taki ala sernik na zimno, ale już z własnych składników, żaden taki, wiecie, z torebki, także też galaretki. Wyhaczyłam takie po złoty chyba 30 truskawkowe. No zobaczymy. Dobra, jedziemy do domu, kończę lodzika i co tam, weekendzik rozpoczęty, mam nadzieję, że u was plany są. U nas, słuchajcie, jeszcze ten dom kończymy, gdzieś tam tą elewację, czekają przede mną mycie okien, czeka mnie mycie okien. Też są te zaniedbania w domu, więc też będę chciała nadrobić. A Jadusia będzie mnie ciągnąć pewnie gdzieś na, wiecie, rowery czy na plac zabaw. Dobra, jadę do domu, widzimy się później. Moi kochani, szybki haul zakupowy 156 zł. Straciłam właśnie w wafelku, bo dzisiaj byłam w wafelku. I kochani, co kupiłam? Barędzińskie. Zobaczcie, dawno nie widziałam tego makaronu muszelki. Chyba, że tylko ja. I świderki, w takiej godnej cenie nawet był ten barędziński. Dalej, kupiłam, słuchajcie, dwa opakowania makaronu takiego rosołowego, krajanka z 4 świeżych jajkur, zielononóżek. Ciekawa jestem, jak to będzie smakować. Kupiłam również takie oranżatki dla Adusi. Adusia raczej nie rozsypuje tych oranżatek, tylko wyjada je paluszkiem. Jak byłam dzieckiem, to wyjadałam, ale palcem galaretkę. Co, córuńku? Tak? A tu jeszcze jest trzecia, zobaczcie, pomarańczowa. Fasola Jaś, dwa opakowania. Dzisiaj właśnie zamoczę, bo będę gotować jutro fasolkę po bretońsku. Dwa razy draże, czekoladowe, bardzo lubię, sama nawet. I tu galaretki kupiłam sporo, jest 2, 3 i 4 i 5 i 6, 7, 7 galaretek. Jest 7 galaretek, do tego twaróg, słuchajcie, z wiaderka. Będę jutro robić ciasto na właśnie na bazie serka twarogowego i galaretek. Kupiłam również popcorn maślany z Bakalandu. Przyprawa do fasoli, 2 sztuki powinny być i tak właśnie jest. Do fasolki po bretońsku, Nutella, zobaczcie, jeszcze świąteczna, nie wiem, chyba 18 zł, taki słoik 600 gramowy. Passata, też również do jutrzejszej fasolki. Domestos, bo mi się skończył, bardzo dobry ten domestos, ale koniecznie musi być ten zero, co pisze zero, tak, to chyba zero bakterii. I też była dzisiaj na promocji mięso szynka wieprzowa bez kości, 14,99 za kilogram, tutaj jest troszeczkę więcej, 1,20 kg, czyli 18 zł za to mięsko. To też idzie, słuchajcie, do fasolki i dwa kawałki boczku wędzonego, tutaj 2,96, a tutaj 4,88, mam takie dwa kawałki, też dorzucę do fasolki. Jeżeli chodzi o kiełbasę, to ja kiełbaskę mam. Również skorzystamy. Kupiłam 6 takich butelek Watera po 2,99 jabłkowych. Tylko jeden sobie wyciągłam, reszta już jest w szafce. I chrubeczki wielosmakowe, pamiętam z dzieciństwa. Często je jadałam i słuchajcie, żabki do
różnego prania na dwór, bo misie gdzieś, słuchajcie, to wyszły, nie ma i koniec, nic nie poradzimy na to. Jeżeli chodzi o zakupy, to wszystko. Słuchajcie, aha, jeszcze coś Wam pokażę. Kupiłam śniadaniową, bo masło roślinne było tam właśnie w wafelku bardzo drogie. No i co? O smaku wielkiego masła, czyli to nie znaczy, że jest z dodatkiem wiejskiego masła, tylko jest smaku wiejskiego masła śniadaniowa. Kiedyś to była bardzo dobra margaryna do smarowania pieczywa, a teraz słuchajcie, jak śmiesznie w ogóle nałożone. Jeszcze chcę Wam pokazać, bo zobaczcie, zatapiamy normalnie jak tłuszcz czy jakiś gorszego sortu. To nie był dobry wybór, Aga, że sobie wzięłaś tą margarynkę do smarowania. Dosłownie, słuchajcie, zjeżdża z kanapki. No ale nic, kupione, trzeba zjeść, nie będziemy, słuchajcie, kręcić nosem. Dobra, moi kochani, tyle jeżeli chodzi o mój haul zakupowy z wafelka. Słonko wychodzi, kochani, dopiero co była burza, dopiero coś tam popadało. Niewiele, bo niebiele, ale i było. Grzmiało, błyskało się i nie wiadomo co jeszcze. Adusia przyszła do domu, tak, Adusiu? Przyszłaś do domu, bo bałaś się chyba tej burzy troszkę. Nie, nie bałaś się? Dobra, kochani, zaraz pójdziesz do tatusia, tatuś tam wiąże sznurki w folii. Ale proszę sobie ubrać buciki takie pełne, bo jest mokra trawka. Witajcie moi drodzy, dzisiaj jest sobota, bardzo pracowita, byłam już w Jędrzejowie rano z Adusią, pozapłacałam wszystkie WZ-ki odnośnie właśnie malowania domu i brania farby. Teraz jedziemy po kwiaty odbierzemy sobie i postawimy na parapetach. Adusia już siedzi w samochodzie, bo ty to pakujesz. Ja sobie tutaj popakuję rzeczy. Aduniu, siądź sobie grzecznie. Siadaj, siadaj, misiu. I chyba wszystko. Adusiu, opowiedz, jak byłyśmy dzisiaj w Jędrzejowie. Byłaś? Byłyśmy... Byłyśmy w Biedronce, bo dzisiaj było tańsze piwo i borówki, kochani. Borówki 400 gram? Albo 500, nie jestem pewna, takie wiadereczko za 7,99. Kupiłam dwa wiadereczka, wrzuciłam do zamrażarki i będzie na ciasto. Jak się patrzy, co to mi tu dajesz? Boże, jakiś tu mi stoi kołtun. Gdzie to zabrać? Moi kochani, co za szalony dzień. Przywiozłam kwiaty od Grześka mamy, bo hodowała mi, zaraz sobie pójdziemy, zresztą zobaczymy. Na razie nie wystawiam na balkony, bo wiadomo, będzie zimna Zośka. Nie wiem, czy to będzie 15 Zofii, czy to będzie po prostu później, bo coś mówią właśnie u nas około wtorku, środy, że mają być niższe temperatury nocą, więc... Boję się wystawić takie kwiaty i też mam dylemat, słuchajcie, bo mam te donice i nie mam żadnych podstawek, a dopiero co, słuchajcie, pomalowaliśmy ten dom, gdzie moje buty? I boję się, słuchajcie, że jak będę podlewać, to że sobie ubrudzę ścianę, a ściany są kremowe. Boże, nie włożę buta. Jeszcze jeden. Matko. I co jeszcze, moi drodzy? Piekę ciasto. Piekę ciasto na niedzielę. Dopiero przyszłam, słuchajcie, po całym dniu do domu, więc na szybciutko ogarniam, słuchajcie, pomieszczenia w miarę, żeby to było posprzątane i schludne. No i też piekę ciasto, które zresztą zobaczycie chyba jutro albo pojutrze, nie jestem pewna, bo dzisiaj film nie poszedł. Z takiej, że przyczyny, słuchajcie, że nie miałam czasu, słuchajcie, nagrać, zedytować. Ubiorę się, bo mi zimno, bo już jest chłodno na dworzu i wyjdziemy sobie na chwilkę na zewnątrz. Pokażę Wam te kwiatki i pokażę Wam, kochani, mój domek, który już jest bez rusztowań, pomalowany, skończone wreszcie. Matko, mam nadzieję, że będę miała trochę więcej czasu dla siebie. Zobaczcie, dokończone okna. O, widzicie, zobaczcie, jak to wygląda teraz. Świetnie. Bardzo mi się podoba. Teraz zajmiemy się kostką, opryskamy ją, żeby nie było chwastów. I co jeszcze zrobimy? No i trzeba się zająć ogrodem, bo jest bardzo zarośnięty. Tam Grzesiek plewi i moje kwiaty również wymagają plewienia. O matko, a oprócz tego jeszcze, słuchajcie, odpadł mi dzisiaj paznokieć. Gdzieś utrąciłam, bo mocno odkręcałam słoik. No i takie, słuchajcie, dylematy kobiety na wsi.
idziemy, idziemy, kochani, do kwiatuszków. Zobaczcie, tutaj mam kwiaty. Jedna, druga, trzecia donica. Chcę kupić na te kwiaty kolejną donicę, żeby była na zasadzie, słuchajcie, podstawki, żeby mi się czasem kwiatki nie przelały. Tu stara pralka i kolejne kwiaty. I kochani, jeszcze tutaj zobaczcie, dwie, cztery donice, również kwiatów, tu już takie kwitnące. A tutaj mam, słuchajcie, chyba z 30 sadzonek aksamitek, również wyhodowanych przez teściową. Zaraz Wam jedną wyciągnę. O, nie wiem, czy będzie widać, super piękne. One już mają pączki, będą takie żółte. Podlane dzisiaj, więc nic nie muszę już robić. I czekają na... słuchajcie, ogrodników, żeby minęło, żeby minął ten czas. Postaram się w poniedziałek kupić doniczki i wystawić wszystkie kwiaty na parapety. No i jeszcze moje sweet, słuchajcie, tulipanki, takie złoto-żółte. Za chwilę przekwitną, ale tyle ich radości, że można jeszcze chwilę na nie popatrzeć. O mega, matko, jakie wy jesteście piękne. O. A jeszcze Wam nie opowiedziałam, słuchajcie, w piątek byłam w Biedronce, tak, byłam w Biedronce, w czwartek byłam w Biedronce i wyobraźcie sobie, że jakaś pani nie zapłaciła chyba za zakupy albo wyszła z jakimiś produktami i uciekła. I zauważyła to pani, która tam jest pracownikiem, zaczęła krzyczeć ochrona i słuchajcie... taka jakaś nieprzyjemna sytuacja, nie wyobrażam sobie takiej żenującej sytuacji, że zatrzymała ją policja przyjechała, słuchajcie, bo ta ochrona chyba zatrzymała tą panią i spisywali ją. Nie no, w ogóle żenujące, no ale co zrobić, takie czasy, nie wiem, może nie miała pieniędzy, ale nie wygląda. Ko, kurki, kurka jedna, kurka druga. Ko, zobaczcie, jakie młode kurki, jak sobie siedzą, jak się pyszą, tak? Ko. Słuchajcie, byłam dzisiaj u weterynarza w takim sklepie weterynaryjnym i kupiłam dla kurek, nie wiem, jakieś lekarstwo, bo strasznie dziobią sobie piórka, wyrywają. Nie te młode, tylko te stare kurki i trzeba im coś tam, nie wiem, jakieś witaminy, wapno chyba bodajże w tej butelce jest, zaraz zresztą Wam pokażę. Nie było to jakoś drogie, no ale wymagało konsultacji lekarskiej. Ko? O, i mam tutaj, słuchajcie, tą butelkę, którą dostałam od weterynarza. I to jest kalcjum. To, co tutaj widzicie, 25%. Mam dodawać, słuchajcie, jedną łyżkę na litr wody i wyczerpać całą butelkę, tak żeby sobie kurki piły, rozcieńczone kalcjum. I to powinno pomóc. A jak nie pomoże, no to będziemy jeszcze raz się konsultować z weterynarzem i zobaczymy, może coś innego przepiszę. A oprócz tego... kupiłam również, słuchajcie, takie, co to jest, Amigo Vet, 4 kg. Potrzebowałam czegoś do dosypania, słuchajcie, mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno-witaminowa dla drobiu w chowie przydomowym, bez GMO. I co my tu mamy? Wapń, fosfor, sód, lizyna, metilonina, skład węglan wapnia, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu. No słuchajcie, dodatki, witaminy. Także takie tutaj nasze kurki będą jadły rzeczy. Ciekawe, jak to wygląda w środku. Nie wiem, czy Grzegorz już otwierał, ale podejrzewam, że jeszcze nie otwierał, bo tutaj nigdzie nie widzę tego, słuchajcie, otwierania. O, zobaczymy, jak to wygląda w środku, bo my robimy, słuchajcie, taką swoją paszę, nie jakieś tam granulki kupujemy. No łatwo otworzyć nie było, prawie straciłam paznokcia kolejnego, ale zobaczcie, tak to wygląda. Wygląda jak jakiś piasek i ma konsystencję zresztą piasku. I takie witaminki będą kurki jadły. Dobra, idziemy dalej. Idziemy na ogród. Folia, widzę, że już jest zamknięta.
Było dzisiaj zimno, tak jakiś wiatr był strasznie zimny. Jak nie wiało, tylko słonko, to bardzo gorąco, ale jak wiatr zawiał, to masakra, kurtka po prostu. A tu zobaczcie, ogród podlewa Grzegorz. Zaraz go zajdziemy z tamtej strony. Ciekawe, czy się wystraszy. Bób pięknie rośnie. Tam mam koperek. Tutaj ziemniaczki. Tutaj wsialiśmy, słuchajcie, fasolę szparagową. I też chyba cukinię, z tego co pamiętam. A tu woda się leje z beczki. I tutaj cebulka, marchewka, pietruszka. Tam kupił Grzegorz selery i pory, już takie, wiecie, wyrośnięte, to tylko zasadziliśmy. I buraczki czerwone. I chwast, oczywiście. A tu nasze truskaweczki, kochani, zobaczcie, oprócz tego, że kwitną, to mają również owoce. Także coś z tego będzie. I tu jakiś chwast się nawet uchował, o matko. I tu truskaweczka. I tutaj też, kochani, o, tutaj też jakiś chwast. Rosną, rosną. Tutaj są te kupny, 3, chyba z 5 jest kupnych. Reszta jest, słuchajcie, takie domowe truskaweczki. O, tutaj też jest truskawka. Będzie z tego pociecha. Coś czuję, że będzie super. Nie lej po mnie, nie lej. Jak już robimy obchód, słuchajcie, ogrodu, to zobaczcie, że są czereśnie, matko, zawiązały się. O, tutaj, zobaczcie, tutaj, super. Będzie pociecha z tej czereśni, tak samo jak z truskawki. Zobaczmy, czy ta druga też ma jakieś owoce, bo ta druga jest przepyszna. Takie ciemne, bordowe ma czereśnie, ma tutaj. Ale jak widać, też nie każda wiśnia, czereśnia, to, że kwitła, ma owocek, ale no tutaj też jest. Super. Czekamy na czereśnie. To już chyba ostatni, słuchajcie, slajd, jeżeli chodzi o mój ogródek. Na dzień dzisiejszy bynajmniej, który jest zachwaszczony. Zobaczcie, jak pięknie rozrosła mi się taka kupiona stokrotka. Boże, jak one pięknie kwitną. Coś cudownego. I zobaczcie, ile ich jest. Były 3 sztuki. Takie 3, słuchajcie, kępeczki. 1, 2, 3. Rozsiało się to mega. Mam nadzieję, że z roku na rok zagaje mi tutaj ten kącik, że będą same stokrotki, bo to takie śliczne. A tutaj pięknie nam rośnie w cieniu. Jak na to mówicie, kochani? Bo ja na to mówię funkia. Funkia. O, przepiękna funkia. A gdzieś jest druga. Tu oczywiście mamy piwonię, a tutaj mamy tą drugą funkię, też bardzo ładna zresztą. I odrobina chillu. Popatrzymy na niebo. To był bardzo ciężki dzień, kochani. Miałam takie tempo, że coś okropnego. Ani chwili wytchnienia. A już nie mówiąc o tym, żeby wziąć telefon w rękę i coś do was powiedzieć. Zazdroszę tym, którzy mieli ten weekend dla siebie i mogli gdzieś wyjechać, coś zobaczyć, pozwiedzać. A my, słuchajcie, osoby, które mieszkają na wsi, mają działki, no mają co robić, słuchajcie, ale skórka za wyprawkę. Mam ogród, to się i później też nim cieszę. Nie tylko praca, ale i też przyjemności. Także mam nadzieję, że jak teraz pracuję, to za miesiąc będę leżeć i przyglądać się, jak to wszystko rośnie i jeść pyszności. No i oczywiście zachód słońca. Słuchajcie, przepiękne wybarwienie na niebie. Słonka już co prawda nie widać, ale ślicznie to wygląda. Zobaczcie, zobaczcie, jak tu pięknie. Obłęd, obłęd, kochani, uwielbiam. Uwielbiam. Czy uwiecznimy słonko? Schował już się za domkiem, nie widać, ale jest przepięknie. Matko.